shit, było mi... Uuu! Co to, bo to jechał gracz? Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed 2015. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Którym autem dzisiaj pojeździć? Słuchajcie, mam 40 tysięcy dolarów już zgromadzonych. Ale wezmę sobie moją subarkę, dlatego że celowałem sobie w Murcielago. No a Murcielago muszę uzbierać w ciul hajsu. To jest, powtarzam już chyba po raz kolejny, bardzo fajne w NFS-ach, że musimy sobie dozbierać na te auta, że musimy trochę czasu w tej grze spędzić, zaprzyjaźnić się z jednym autem, żeby móc uzbierać na to auto marzeń, powiedzmy, nie? To jest ekstra, to mi się podoba, że nie mamy takiej masówki, że nie mamy tych aut aż za dużo. Dobrze, jak jest w grze dużo aut i mamy duży wybór, ale czasami jak jest ich za dużo, to jest też niedobrze, co? No dobrze, chodźmy w takim razie zobaczyć sobie na mapkę i zobaczymy, co mamy tutaj do roboty. Rozmawiałem tutaj już z postaciami, więc powinniśmy gdzieś się udać, chyba na jakieś rozmowy. Nie, tutaj coś mamy do roboty. Próba czasowa, muszę mieć auto poniżej 250 koni mechanicznych. Koniecznie musimy to zrobić, ale musimy zmienić auto, więc trzeba będzie wbić do garażu tak czy inaczej. Mamy tutaj stokowe BMW M3 i to BMW ma już 338 koni mechanicznych, więc jest za mocne. Tutaj mam Volvo, które ma 697 koni mechanicznych, więc też zdecydowanie za mocne. Okej, sprzedałem sobie tego paskuda. Patrzyłem, które tu samochody jeszcze mógłbym użyć, ale wszystkie są już powyżej tam 250 koni mechanicznych, więc musimy kupić jakiś nowy. Tu musimy się przełączyć na dane techniczne i może weźmy sobie jakiś taki samochód, niekoniecznie już dokładnie z taką mocą, kurde. Tu mam od razu, no dobra, o, weźmy sobie może Toyotę Supra. Czemu nie? 18 tysięcy kredytów, ja teraz sprzedałem tego dużego gnoja, no to mam 257 tysięcy kredytów, ale weźmy sobie Supra, już będę mógł w sumie kupić Lamborghini Murcielago. Kurde. Zróbmy sobie to wyzwanko. Tak, przeniesiemy sobie może BMW do magazynu. Pyk. Tak samo przeniesiemy sobie, a może, nie, w sumie będę miał miejsce, to ten. Kupimy sobie Lambo. To był mój cel, w ogóle cel, że cel. Sprzedałem tego zioma. On 202 tysiące dolarów kosztuje. Myślałem o Aventadorze, ale nie widziałem w ogóle, żeby często gracze jeździli Murcielago. I podoba mi się Murcielago, więc wezmę sobie Murcielago. No i ono ma już na pewno więcej jak 250 koni mechanicznych, ale Supra nie ma więcej jak 250 koni mechanicznych, a nigdy w sumie w tej grze Supra nie miałem. Jestem ciekawy, jak będzie się nią śmigać. Musimy uważać, żeby nie przekroczyć 250, a mamy już, zobaczcie, 222 konie mechaniczne i zobaczmy, możemy coś tam jeszcze poinstalować. O, i tutaj już druga część, zobaczcie sobie, układ chłodzący i cyk, nie? Także jeśli chodzi o moc, to już w zasadzie porobieni jesteśmy chyba, więcej tutaj moglibyśmy coś tam jeszcze dobrać, poszukać. No ale tutaj nic więcej nie zrobimy, tak? No, ciężko by było coś tam dobrać, żeby było równo 250. No ale myślę, że taką Suprą też sobie poradzimy. I weźmiemy sobie oczywiście, zainstalujemy Nitro. No bo co? Tutaj nie możemy przekroczyć tylko koni mechanicznych, a Nitro możemy sobie władować, jakie nam się podoba. Weźmy sobie Nitro zadziałania, pyk. Weźmy sobie oczywiście zawieszonko. Możemy dać najlepsze, jakie jest. Weźmy sobie układ różnicowy i te wszystkie rzeczy, które nie odnoszą się do mocy, możemy sobie pokupować. Dobrze, i wygląda na to, że już wszystko mam porobione. Pyk, co trzeba. Okej, i teraz, no co, trzeba jakoś tuningować ten samochód. Weźmy sobie modyfikację wyglądu. Nie lubiłem go nigdy, nie wiem jaki ma body kit. Zestawy tuningowe. Co, już? Serio? To tylko tyle? Nie, no niemożliwe. Niemożliwe, że Supra nie ma jakiegoś poszerzenia hardkorowego. Maska. Mnie się maska podoba taka standardowa. Przedni zderzak, zobaczmy. Cyk, cyk, cyk. Przedni zderzak, dajmy sobie taki. Nie no, Superka musi mieć jakieś ten poszerzenie. Musi. Pochylenie. Dobra, prześwit, wysokość. Niski, kurde, glebucha. Rozstaw. Nie chcę tutaj za szeroko też tych kół. Ale musimy sprawdzić jedną rzecz. Czy...
A, no właśnie, tu możemy dać to trochę. Ale zobaczcie, bardzo małe poszerzenie. Do niektórych tych samochodów przecież możemy dawać zajebiste poszerzenia. Tutaj nic takiego nie ma. Może ja tego nie odblokowałem jeszcze czy coś. Aż jestem trochę w szoku, powiem szczerze. Dobra, najpierw weźmy sobie felgi, obniżenie i te trzy inne rzeczy porobimy sobie na końcu, jak już będę miał wszystko dobrane. Więc tak rozumiem. Okej, to mamy, no i zobaczmy, jak tu błotnik jest. Powiem wam, że kurde, lipa trochę, nie? Mogłoby się wydawać, że do super powinniśmy mieć jakieś zajebiste poszerzenie albo coś. Bo tu tak, no dziwnie trochę. Ło, jakie lusterko. No dobra, dajmy sobie takie. Nawet nie wygląda tak źle. Jest okej. To... tylny zderzak. Uff, nie, to wolę standardowy. Jestem zaskoczony, że tak mało opcji ma to Supra. Naprawdę. Straszne. Będziemy mieli taki sam dyfuzor też w Paybacku. Widziałem, że taka opcja jest. Przynajmniej w Hondzie S2000 chyba było coś podobnego. Układ wydechowy. O Jezu, jaka rakieta wielka, nie? Tutaj. Dajmy to. Jezus Maria, jakie wielkie. Okej, okay, to mamy, to mamy. Tylne światełka. O shit, możemy takie LEDy dać. Dobra, niech będzie. Będzie trochę kosmicznie. Spoiler. A ten? Może ten dajmy. Te są za duże. No ten wygląda ładnie, podoba mi się. To mamy system audio. Nie wiem, co to robi, ale niech będzie, no. Zainstalujemy jakiś ten system audio. To mamy, to mamy, to mamy, to mamy. No kurde. Nie wiem, no. Mało tych opcji tu jest. Kurde. No ale nic. Robimy teraz elegancko. Z tyłu, kurde, pyk. Patrzcie na to. Pyk. 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 Teraz... prześwit, niski, glebucha, elegancko. Ja no powiem wam, że chyba z tyłu ten błotnik pasowałby standardowy, tak myślę, w tej Suprze, nie? Dajmy tutaj zwykły ten błotnik, standardowy. Wygląda chyba to lepiej, jak myślicie? No, wygląda lepiej, tam to koło nie dosięgało do końca tego błotnika, nazwijmy to. No i zobaczmy sobie jakieś malowania. O, to mi się podoba, niech będzie. Jest spoko. Mamy już to, mamy to. Wow! Spoko wygląda samochód. Dobra, to mamy porobione. Tak sobie wygląda w garażu. Cyku, cyk. Ło, kozak. Ale wiecie co, brakuje mi bodykitu do tego samochodu, no. Znaczy, auto jest i ale super wygląda. Ja pierdzielę, ten przód. Ta tak idealna maska. Ja dziękuję, jak ja lubię ten samochód z wyglądu. Super. Tylko tutaj ktoś z tyłu mógł zagospodarować jeszcze trochę zderzak. No bo tak w pewnym momencie są naklejki ucięte, no nie? Ale wygląda bosko. Dobra, chodźmy w takim razie na ulicę. Ja mam już samochód dostosowany do zrobienia tych zawodów, a później weźmiemy sobie jeszcze Murcielago i coś z tym Murcielago myślę, że zrobimy w tym odcinku. Zobaczymy. Ale Kozakiewicz, patrzcie na to. Właśnie, nie zmieniłem chyba przy nich reflektor. Nie wiem, czy można było. W sumie też nie zrobiłem, nie wiem na co ten samochód jest zrobiony. Na nic on nie jest zrobiony, ma tylko niecałe 250 koni mechanicznych, więc... O może. Ej, spoko. Wygląda zajebiście. Pierwszy raz mam Supra, nie wiem czemu... Tak mi się wydaje, że ja chyba nigdy nie miałem Supry w tym Need for Speedzie. Ona tak super pasuje do tego klimatu tej gry. No dobra, weźmy sobie te zawody. Są niedaleko, to sobie dojedziemy. Pyk. Cyk, 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 cyk. Wow. W sumie te lampy z tyłu wyglądają ładnie. Podoba mi się. Tak, i ktoś bardzo fajne malowanie zrobił do tego auta. Też mi się podoba. Spoko. Tylko no jest wolne, no bo co tu? No, tylko 250 koni mechanicznych, więc no nie poszalejemy. Wiecie co? W Paybacku, tak jak grałem sobie dosyć długo, to niestety, ale cykl nocy, jak tam mamy... Ta noc jest taka bardzo jasna. Jak patrzymy przed siebie, to widzimy wszystko, nawet nie widać tutaj z przodu tych światów tak za bardzo w nocy, w Paybacku, z tego co zauważyłem. Nie ma takiej fajnej nocy jak tutaj w tej grze, że jest ciemno, tylko to niebo jest cały czas jakieś takie rozświetlone. To jest dziwne, naprawdę. Tutaj jednak ta noc jest fajna i tutaj cały czas gramy w nocy, co jest ekstra. Coś tam się może podriftuje, chociaż my tu musimy czasówkę zrobić tym samochodem. No, ale...
ja bym się na waszym miejscu nie spodziewał takiej fantastycznej nocy w Paybacku. Tutaj ta gra ma jednak taki swój fajny klimat. Chociaż tamta grafika w Paybacku jest taka troszeczkę bardziej wyrazista przez to, że jest może w dzień. Może tak twórcy chcieli zrobić, żeby bardziej niewyraźna grafika była w 15, skoro tutaj mamy noc i w nocy tak nie za dobrze wszystko widać. Rozpoczynamy zawody. Mały, młody i szybki. Musimy pokonać czas Magnusa, który ustanowił swój rekord w samochodzie, który ma mniej więcej jak 250 koni mechanicznych. Więc startujemy. Ach, super, że nie mam nitra. I dodatkowo wziąłem sobie nitro za działania, ponieważ ani driftować tym samochodem nie idzie przy takiej mocy. Znaczy, coś tam by może podriftował, ale tutaj zobaczcie, na razie mamy prosto. Mogłem sobie uzupełnić butle z nitro przed zawodami, albo po prostu jej nie zużywać. Ojej, ciężko, ciężko. Myślę, nie wiem, czy dam radę. Pamiętam, że kiedyś miałem z jakąś próbą czasową problem. Ale to chyba nie była ta. Ojej. Ojej, słabo jest, naprawdę. Ta Supra może tutaj na pewno wymiatać. Gdyby oczywiście władować do niej konkretne części. No ale teraz chciałbym przetestować też Murcielago, które sobie kupiłem. Pyk, 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 pyk. Dobrze, że sprzedałem tamtego customa dragowego. Dawaj, superka. Nie, wcale nie tak źle się nią driftuje. Da się ją opanować, jest dobrze. Pyk, pyk, pyk. No już powinniśmy za chwilę skończyć te zawody. Jeszcze zostało nam parę punktów. Jeszcze trochę czasu mam, ale... Nie, byleby się nie rozbić o nic. No, przy takiej prędkości raczej... Głupio by było się rozbić o coś. Standardowo, kurde! O Jezus Maria, no to jest normalne u mnie na odcinkach. Ja. Zawsze tak jest. Ach, jeszcze zero nitra. Muszę sobie zmienić, jak nie uda mi się teraz osiągnąć tego wyniku. A już mam metę tutaj. Jedzie, super koje. Udało się. Zostało mi jeszcze półtorej sekundy jakoś. Było blisko. To nie półtorej sekundy, sekunda mi została. 7000 dostałem za to. Nie, to niemożliwe, żeby nam się coś złego tu przytrafiło. Bam, od razu. Kurde, to już jest rutyna, u mnie tak zawsze jest. Dobra, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Mapka, więc odkryły chyba nam się nowe jakieś zawody, bo widziałem już tam na minimapce, że coś się pojawiło. Tak, mamy tu zawody driftowe, konkurs driftu, 12000 za to dostaniemy. Byłoby miło. W takim razie skoczmy sobie do garażu i weźmy mój samochód driftowy, czyli w tym wypadku Subaru BRZ. Spróbujmy osiągnąć tam fajny wynik. I startujemy. Wygraj zawody, coś tam z Manu. Damy radę. Pyk, moja Subarka jest świetna. Zrobiona na drift, tak żebym ją mógł też w miarę opanować. Musimy z Manu wygrać. Myślicie, że dam radę? Zobaczymy. Dawaj Manu. Czym on jedzie? MX5? Dobra, sprawdźmy to, nie? 7000 pierwszy zakręt. Pobij to, ziom. Możesz też. O, co mi tak dziwnie samochód skręcał? Wiem. How about that, bitch? Kurde, straciłem wszystkie punkty przez niego. Zepnął mnie. Ach, niedobrze. Dobra, musimy się skupić. Dawaj, Subarka. Manu strasznie mnie tu wyprzedził. Przez ten jeden łuk dostrzelamy. Świetnie! Znowu się pchał na hama. Dobra, doganiam go. A tu się wyjątkowo dziwnie driftuje, serio. Jak jakiś samochód od ściany, nie wiem jak to określić. Mam nadzieję, że na zawodach driftowych w Paybacku tak nie będzie, bo tam też będziemy mieli takie różne zawody.
Okej. Okay. Dragowe, driftowe. Dragi też są ciekawe, bo... Dobra, trzymam się jeszcze. Wyprzedziłem gnoja. Gdzie się pchasz? Dragi są ciekawe, bo nie tylko będziemy jeździć samochodami dragowymi na dragach, ale też ścigać się na normalnych wyścigach. To jest ciekawe. Jeździłem, bardzo ciężko się nimi skręca. No, zresztą sami zobaczycie niedługo. Ło! Było blisko. Udało mi się wyrobić dosyć ładnie. No, to teraz go już znacznie wyprzedziłem. Jeszcze zostało nam 40 sekund driftowania. Więc jeszcze przy... O, shit! Jeszcze wszystko może się zdarzyć. Tego zakrętu nie potrafię wyczuć. On jest dosyć ostry. Trzeba w odpowiednim momencie wejść ładnie. Dobra, tu się mocno nie rozpędzamy. Dopiero po tym hardkorowym zakręcie. Dopiero tu się rozpędzamy, bo tu jest ładny łuk. O, właśnie tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Ech. No, ach, teraz... Czasami tutaj właśnie tak jest to strasznie skryptowane w 15, że jak samochód trzyma się już tego zakrętu, już nie chce ten driftować, nie weźmiesz go w drift w odpowiednim momencie, to on potem nie chce zarzucić tą dupą i jest lipa. No ale udało się, 12 tysięcy w kieszeni, prawie 100 tysięcy w wyniku, nie najlepiej, a wygrałem, to się liczy, jest dobrze. Pyk, załatwiony. Moja Subarka skosiła manu. Sukces. Misja zakończona. Dobrze, zobaczmy sobie następne. No i czemu mnie policja goni? Przecież skończyłem zawody. Co jest? Teraz mamy konkurs stanterski. Musimy zdobyć wynik 60 tysięcy punktów, czyli głównie driftowanie. No ale wiadomo, też jakieś tam skoki i tyle w sumie. Driftowanie i ewentualnie jakieś skoki, bo tutaj czasami można się wybić z czegoś. Dawaj, dawaj, Subarka. Patrzcie na to. Piękniusio, poleciała. A i tak bardziej punktowane są takie drifty. To mnie zawsze rozwalało w tej grze, no. Ech. Dobra, tu będzie mini hopka gdzieś. Tam, że tu łop. O, shit, to było dobre. Nie wiem, czy za to coś punkty dostałem, bo po ścianie poleciałem. Dobra. To, wiecie co, teraz ten Need for Speed to przypomina tak troszeczkę asfalta na ten... na pecety, no nie? Czy na większe może konsole, tak? Bo w sumie telefony to też można powiedzieć, że to taka konsola jest. Wiecie, kojarzycie grę Asphalt, nie? Na pewno każdy grał. Tam też takie cały czas się stanty robi. Źle pojechałem. No wiem. Ale i tak punkty mi się naliczały, więc spoko. Mam ograniczony czas na robienie tych stantów, więc prawdopodobnie będą to też okrążenia. Ale 60 tysięcy to nie jest problem nabić. No spokojnie sobie tutaj nabijemy. O, teraz dopiero. Tutaj powinienem pętelkę właśnie tak zrobić. Cyk. Dopiero prosto. Chyba, że... A nie, bo mamy punkty kontrolne, okej. Tutaj jakaś kopka była, okej. I tak muszę jechać według tych punktów chyba trochę, co? Nieważne, damy radę. O, wypadł, wypadł, ach, taki fajny zakręt mi popsuł. Cholerny bot. Chyba jakiś ten... jakiś mój przeciwnik był. Nie, no dobrze idzie z tym nabijaniem punktów. Tylko ja tu powinienem też robić też jakieś skoki, jak to... W sumie to taki konkurs driftowy się zrobi, tylko i wyłącznie. O, brakuje troszeczkę w tej Subarce mocy. Takie mam wrażenie czasami. Tak wychodzę z zakrętu i gdzieś tam ten... Ona ma dużo mocy, ale tak czasami... Tego się jej brakuje, no. Już nie mogę powiedzieć o tej Suprze, którą jeździłem przed chwilą. No, tam trzeba było mieć mało mocy, ale i tak udało się to zaliczyć bardzo ładnie. Nawet mimo jednej kraksy. Sekunda przed czasem. Okej. Okay. Ile ja mam? A, mam, o, już 60 tysięcy, dobra, już mi nie muszę grać, muszę, mogę się zatrzymać nawet. No, mi się takie drifciki delikatne podobają, ładniuśkie. A nie jakieś tam, wiecie, że na ręcznym musisz, żeby ten... O, jakiś awans mam. O, i tu hopka. Za hopkę nie wiem, ile dostałem. Czy w ogóle coś dostałem? Zjazd, 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 zjazd. Co to za kamera z GTA? O, tu już koniec będzie chyba.
Nie no, bardzo spoko, ale to się nie powinien nazywać stonterski, tylko właśnie ten... Tylko, no po prostu, no... Driftowanie, bo tu się więcej driftuje. Tam te skoki, to powinno być coś jeszcze, nie? Żeby to się nazywało jak ktoś na Gakkehana, czy jak ktoś tam czyta Gekkehana. Boże, co za głupia nazwa, kto to wymyślił? Co to w ogóle znaczy? 80 tysięcy i tu chyba końcówka będzie. Nie, jeszcze musimy tu zrobić parę pętelek. Tutaj w dokach się fajnie właśnie driftuje. Znalazłem dzisiaj, grałem sobie w tego Need for Speeda przed nagrywaniem, znalazłem takie doki, a nie wiem, czy uda mi się tam trafić. Tak mniejsze niż tutaj. Tutaj jest więcej miejsca do driftowania. Okej. Okay. Ale też bardzo fajne miejsce. No, jeju. Zaliczyło mi ten punkt, a? Ja tam nawet nie wjechałem. Okej. Okay. No i chyba tyle. Załatwione. Kurde, to było łatwe. Było naprawdę bardzo łatwe. Zwłaszcza Subarką. Cyk, cyk, cyk. I gitarka. I co tam jeszcze mamy do roboty? Teraz musimy pogadać z Manu. Spotkać się w bunkrze. To znacie chyba te cutscenki. One są fajne, zawsze je lubiłem. Wow. Kurde. Tu chyba powinna być gdzieś moja fura. Tak coś mi się wydaje, bo tutaj są te cutscenki tak porobią, że niby filmowo, a z tyłu gdzieś się pojawia nagle twoja fura, nie? Skoro mamy tą Subarkę, to weźmy sobie jeszcze tą próbę driftu gdzieś tutaj w górach i zobaczymy, czy uda mi się tam pokonać. Mam nadzieję, że to nie będzie driftowy poziom, nie zdążyłem przeczytać, ale widziałem ikonkę driftu, więc coś tam podriftujemy. A wyścigi porobimy sobie już jak będę miał moje nowe autko, ale to chyba w przyszłym odcinku, teraz to tak. Zrobimy sobie jeszcze ten driftik. Daj z siebie wszystko! Oczywiście, że dam. Grzejemy koła i jedziemy. A dobra, próba driftu, może być. Dobrze, że nie driftowy pociąg. Ken Block tutaj jeździ, ho ho ho, i Manu. Czyli to po prostu taka próba. Co mnie przetestować? Okej. Okay. To możecie testować. O nie! Kurczę, tak ładnie chciałem jeszcze przycisnąć przy tej barierce tak fantastycznie. No i nie pykło mi, no. Okej, 20 tysięcy już. Powinien troszeczkę chyba na tych prostych też podliftować. Ręczny! Woo! Ach! Nie lubię takich driftów. Są za mocne. Lubię takie płynne właśnie, fajne. Ła! Teraz poszło fajnie. Podobało mi się. Okej, okay. Co to tak dziwnie pokazuje trasę? No coś nie tak. Uwaga! Piękniusio! Poszedł! Dobra, teraz tu. Ło, ej, co jest? A, dotknąłem chyba barierki dupą i ten... Nie zaliczyło mi kiss the wall. Nie? O, skasowało mi, niestety. Ale idzie dobrze, kurde, ta Subarka wymiata. Musi to być wasz jeden z samochodów, który kupicie w tym NFS-ie. Albo w Paybacku, zależy co tam sobie gracie. Ło, musimy zawrócić. Ho, i teraz w drugą stronę. No nieźle. Gdzie to nas prowadzi? Coś dziwnie, te checkpointy porozstawiane są. Okej, gaz, gaz i uwaga. Piękniusio. Wow! Hamuj! O kurczę, udało mi się! Ale pięknie. Tam przy samej barierce chyba dupą leciałem. Tylko patrzyłem na punkty, czy się kasują już. To już myślałem, że dotknę. O, co mi tam co to było? Skąd to się tam wzięło i czemu takie hało śmiesznie? Ja miałem pierwszeństwo.
Ojej, chyba Kenny Block mnie wyprzedził. Ja już mam 100 tysięcy, ojej. Szkoda, że nie widać tutaj wyniku. Więc sobie pokonał Kenna Blocka. O, shit, było mi... Co to, bo to jechał gracz? Na milimetry dosłownie. Chyba tu skok będzie jakiś, czy coś. Okej. Okay. I meta. Udało się. 12 tysięcy. Poszło lajcikowo. Elegancko. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed. Chciałem powiedzieć Payback. O, Manu sobie tu jedzie, patrzcie. Ścigamy się z nim? Nie można się z nim ścigać, czy nie można? Nie można, ucieka nam. Jedzie sobie w swoją stronę. Na razie, Manu. See you next time. Trzymajcie się. Hej.